Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Cześć, dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Środa, więc temat w naszym programie hotelowy. I dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będziemy mówili o konferencji Hotel Meeting Online. Przedstawimy Wam kolejną partię prelegentów, osób, które będą prowadziły i grupy dyskusyjne, ale i te, które będą prowadziły warsztaty. Jest już tutaj ze mną, widzę na podglądzie, spora grupa, więc cieszę się, że wszyscy dołączyli. Piotr dołączył w tej chwili, więc to w zasadzie do Piotra informacja indywidualna. Piotrze, już Cię widzę, więc czekaj proszę na backstage'u i już jesteśmy w komplecie, przynajmniej w tej poczekalni. I słuchajcie, krótkie takie podsumowanie po tych kilku dniach rejestracji. To chciałem powiedzieć, że sprzedanych zostało już kilkaset dostępów do konferencji, a to oznacza, że w całym wydarzeniu będzie brało udział kilkaset osób i lekko estymując już dzisiaj, ja szacuję, że będzie powyżej 500. Natomiast no jeszcze 3 tygodnie do konferencji, więc wiele się jeszcze może wydarzyć, ale dlaczego tak estymuję? No, to dlatego, że całe mnóstwo dostaje takich głosów i jakby właśnie zapytań o to wspólne, grupowe oglądanie konferencji, do którego zachęcamy, abyście wykupili jeden dostęp dla hotelu i zorganizowali w swojej sali konferencyjnej właśnie wspólną konferencję dla całej załogi. W takich bezpiecznych warunkach, czyli w odpowiednich odległościach stoliki, ale podpiąć jeden komputer pod projektor, dołączyć do tego jakieś nagłośnienie, wspólnie oglądajcie, wspólnie komentujcie, wspólnie no, cieszcie się przerwą kawową, wspólnie zróbcie obiad po drodze, więc myślę, że to naprawdę będzie bardzo ciekawe wydarzenie dla Was i na tej podstawie mogę określić, że uczestników będzie pewnie grubo powyżej 500. Zobaczymy jeszcze, co się wydarzy w ciągu kolejnych tych, mówię, 3 tygodni. Może się okazać naprawdę, że to nas bardzo mocno zaskoczy. A na dowód tego, ilu jest uczestników, ja Was będę prosił oczywiście, abyście na konferencji czy podczas udziału w tym wydarzeniu, abyście no, sami stali się fotoreporterami i żebyście robili zdjęcia z tego, w jaki sposób to wydarzenie oglądacie, czy sami u siebie w domu, na hamaku, w ogrodzie, nie wiem, nad jeziorem, gdziekolwiek, czy właśnie być może zespołowo z ekipą w sali konferencyjnej, a być może jak pogoda będzie sprzyjała, to sobie zorganizujecie to wspólne oglądanie w ogrodzie hotelowym, rozstawicie ekran, projektor i będziecie na świeżym powietrzu oglądać to wydarzenie. Takie właśnie, tak ma wyglądać konferencja w online, żebyście ją oglądali tam, gdzie jest Wam wygodnie i z tymi osobami, z którymi chcecie, i wspólnie ją komentowali. No ale do rzeczy. Przedstawiamy kolejnych prelegentów, więc zacznijmy od dwójki osób, którą mieliście okazję już widzieć w naszym programie, gdy rozmawialiśmy o marketingu. Oni będą podczas konferencji prowadzili grupę właśnie dyskusyjną, grupę marketingową o tym, jak prowadzić marketing w trakcie tego kryzysu w branży hotelowej, który trwa. I po nim, czyli jak epidemia, no, powiedzmy, się zakończy i hotele będą mogły wrócić w cudzysłowie do normalnej działalności, ale przynajmniej do działalności bez ograniczeń takich narzuconych przez no, przepisy, ustawy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest duże wyzwanie, ale co ja będę o tym mówił, mamy do tego specjalistów, także zapraszam. Ania, Krzysztof, dobry wieczór. Dzień dobry. Super, cieszę się, że dołączyliście do nas. No to słuchajcie, tak, macie grupę dyskusyjną właśnie dotyczącą marketingu. Jakie tematy chcecie poruszyć? Bo ja wiem, że gdy dyskutowaliśmy albo prosiłem Was o to, żebyście przygotowali tam krótki opis tej grupy, no to rzeczywiście mówiliście, że no trochę ciężko, ponieważ sytuacja jest zmienna, tak. I ciężko dzisiaj jeszcze mówić o tym, co się będzie działo za 3 tygodnie. Bo też musimy sobie jasno tutaj chyba zakomunikować wszystkim widzom, że to, co będzie mówione na konferencji, no to właśnie, no może być aktualne w tym czasie. Kilka dni. Tak, i to są pewne wskazówki, natomiast rzeczywiście jak się na drugi dzień po konferencji okaże, że no nie wiem, zamykamy hotele z powrotem, no to trzeba zacząć na nowo układać pewne plany. Jaki macie pomysł na tą grupę dyskusyjną? Kto zacznie? No mogę ja zacząć. Ania, no to Ania, proszę bardzo. Dobrze. Ania.
No tak, dobrze, że powiedziałeś o tym, bo to w zasadzie było coś, o czym chciałam wspomnieć na początku, że trzeba się też przygotować na to, że to nawet o czym dzisiaj mówimy i to, co dziś planujemy, że będziemy chcieli o tym opowiadać, to być może wszystko się wywrócić zupełnie do góry nogami, bo może się okazać, że za 3 tygodnie sytuacja się totalnie zmieni. Przecież zmienia się wszystko w zasadzie z dnia na dzień. Na dzień dzisiejszy na pewno planujemy porozmawiać z hotelarzami, no, co się wydarzyło od 4 maja, czyli od tego momentu, kiedy część obiektów miała już tę możliwość, żeby się otworzyć. Wiemy doskonale, że nie wszystkie obiekty się otworzyły, dlatego na pewno warto będzie porozmawiać o tym, jakie są różnice, jak prowadzić marketing w przypadku obiektów, które są obiektami resortowymi, które liczą na gościa, tego, dla którego basen czy kącik zabaw dla dzieci jest bardzo ważny i on bez tego zupełnie nie zamierza korzystać z hotelu, który po prostu nie może mu udostępnić w tej chwili takich atrakcji, versus apartamenty z własnymi aneksami kuchennymi, czy jakieś domki, czy jakieś właśnie takie obiekty typu wille, które, no ja wiem, bo to są też moi klienci, one przeżywają dzisiaj totalny szał, więc zupełnie inaczej te obiekty będą prowadziły swój marketing, a zupełnie inaczej te hotele, które jeszcze stoją zamknięte, więc na pewno o tym będziemy chcieli porozmawiać, no i zaprosiliśmy też gości, którzy właśnie jakby reprezentują dwa różne obiekty. Więc to poczekaj, tutaj... poczekaj, do gości, tak. Do gości przejdziemy, nie wystrzelajmy się od razu, wiesz, ze wszystkiego. Okay. Krzysztof, ty co obserwujesz dzisiaj na rynku, o czym chciałbyś w tej grupie rozmawiać? Na dzisiaj, ja wiem, znowu mamy tą gwiazdkę, zaznaczenie, że za te 3 tygodnie być może będzie pewna modyfikacja po to, żeby uczestnicy dostali no, taką jak najbardziej aktualną na ten moment informację. Mm-hmm. Dobry wieczór wszystkim. Tak, modyfikacja na pewno będzie ważna, bo tych modyfikacji jest mnóstwo codziennie. Ja bym dodał do tego, o czym mówiła Ania, z takie twarde dane, którymi będziemy się chcieli podzielić. Przynajmniej ja będę chciał podzielić się z uczestnikami tego spotkania też tym, co uda się zrobić w ciągu tego maja, bo nie ukrywam, to zainteresowanie u moich klientów przynajmniej tymi hotelami wzrasta i od poniedziałku szczególnie po majówce i zaczynamy po prostu tworzyć kampanie, zaczynamy je prowadzić i myślę, że pod koniec maja już będę miał, przynajmniej będę wiedział, jeżeli nie będę znał przyszłości, to przynajmniej będę znał przeszłość, która też być może że pomoże tworzyć strategię marketingową, bo przynajmniej będziemy wiedzieli, do jakiego poziomu ten rynek w maju się odbił, czy w ogóle się odbił, chociaż wygląda na to, że gdzieś tam to powoli zaczyna rosnąć. I na tej podstawie będziemy mogli stworzyć być może jakieś predykcje dotyczące przyszłości. Więc ja bym dodał do tego, o czym mówiła Ania, takie twarde dane statystyczne, którymi będziemy chcieli się podzielić z kampanii już prowadzonych. No to akurat myślę bardzo fajne i konkretna informacja i cokolwiek by się nie wydarzyło, to dane są danymi po prostu. I tak. Myślę niezbędne. No dobrze, to teraz powiedzcie proszę właśnie o tych gościach. Kogo zaprosiliście? Aniu, to ty przedstaw jednego gościa w takim razie. Tak, moim gościem, znaczy naszym gościem, ale tutaj gościem z mojego obszaru, z Trójmiasta będzie Agnieszka Szura. Jest to menedżerka apartamentów BMA4 w Sopocie. Jest to osoba, która w momencie, kiedy ogłoszono już pierwsze, znaczy te etapy poszczególne otwierania, odmrażania gospodarki i wiedzieliśmy już, że w drugim etapie będą otwarte hotele, ale nie znaliśmy kompletnie daty otwarcia. Agnieszka od razu zadzwoniła do mnie i mówi, Ania, działamy marketingowo i później oprócz tego, że prowadziłyśmy kampanię gdzieś tam w online, no to Agnieszka bardzo dużo ma fajnych pomysłów marketingowych na to, jak na emocjach gości grać, czy swoich odbiorców. Zrobiła świetne rzeczy w apartamentach BMA4, no i na pewno podzieli się tymi swoimi pomysłami, czy swoimi tym, co zrealizowała w maju, czy nawet jeszcze w kwietniu.
A możesz odrobinę zdradzić tam rąbka tajemnicy właśnie, no co ona zrobiła, bo ona rozumiem zaczęła działać jeszcze przed, przed tą informacją, że no powiedzmy częściowo hotele będą uruchomione, znaczy przede wszystkim uruchomione dla turystów indywidualnych, a ona jeszcze tej informacji na rynku chyba nie było, tak? I zaczęła już tam pewne ruchy wykonywać. Tak, no oprócz tego, że po prostu zrobiłyśmy kampanię na Facebooku, no to Agnieszka wysyłała, stworzyła post, w którym wysyłała gościom zdjęcia z Sopotu i dołączała do przesyłek muszelki i piasek z plaży. Więc no, to było takie bardzo emocjonalne i mi się wydaje, że taki marketing emocjonalny w tej chwili to jest coś, czego nasi goście potrzebują, bo oni siedzą zamknięci w domach od 3 miesięcy, więc no, ktoś, kto tęskni za morzem, no to dla niego to jest z pewnością no, po prostu coś wspaniałego. I czy Aga to, ma dużo takich pomysłów, więc bardzo się cieszę, że będzie gościem tej konferencji. Ja mam pytanie, czy Aga, widzę, tutaj jest i pisze nam w komentarzach, tak, że ci, nie zdradzać tajemnic, czy to jest legalne, piasek wybierać, wiesz, z plaży i rozsyłać? Śmieję się. Tego piasku to trochę mamy tutaj, więc dla kilkudziesięciu gości specjalnych... Czy ja nie wiem, do ilu wysyłała, wiesz. No okej, okay, czyli tutaj cicho sza, ja też nie wiem, ale uważam, że pomysł świetny i to jest właśnie coś, co dzisiaj hotele powinny robić. Dzisiaj powinny grać na emocjach też gości, no bo te emocje też no, wiemy od dawna, że one najlepiej sprzedają takie emocjonalne kampanie, więc no, mam nadzieję, że podzielimy się większą ilością takich fajnych właśnie przykładów. No i oczywiście też będziemy rozmawiać o tym, no jak wyglądał maj, jak sobie radzą apartamenty BMA4 od momentu otwarcia. Myślę, że no tutaj będzie już trochę czasu, żeby w jakiś sposób to podsumować. No to, tak, to tyle fajnie rzeczywiście, że za te 3 tygodnie będziemy wiedzieli trochę więcej i jeśli nie zostanie żaden krok wstecz wykonany. Tak. Bo tak, już tam tak wczoraj, jak sobie mówiliśmy, gdy rozmawialiśmy, no to jakieś takie zapowiedzi gdzieś tam z niektórych ust padają między słowami. Oby nie oczywiście, ale zobaczymy, nie zapeszajmy. Krzysztof, bądźmy optymistami. Tak, Krzysztof, powiedz ty proszę o drugim gościu. Drugim naszym gościem będzie Kamil Maroszek z hotelu Wiśle, z hotelu pod Jedlami. To jest Kamil, w ogóle nie wiem, czy trzeba go przedstawiać, bo to jest osoba, która jest dość mocno aktywna w różnego typu branżowych dyskusjach. Jest to człowiek z takim bardzo też analitycznym zacięciem. Również on był inicjatorem jednego z pierwszych badań takich koronawirusowych, powiedziałbym, wśród potencjalnych gości hotelowych, badań mających na celu zidentyfikowanie takich wstępnych nastrojów wśród gości. Razem wspólnie te badania omawialiście, bo też byłeś, Rafale, zaangażowany w przeprowadzenie i wsparcie tej akcji. I dobrze się składa, ponieważ jeden gość będzie z nadmorski, że tak powiem. Kamil jest z gór. Te ostatnie badania potowskie pokazują, że goście, co ciekawe, biorąc pod uwagę wyjazdy tegoroczne na wakacje, częściej wskazują właśnie na góry. Zobaczymy, zapytamy też Kamila, czy to się potwierdza, czy to zainteresowanie jest. Ja mam też klientów z gór i wiem, że to zainteresowanie faktycznie się pojawia. Mogę powiedzieć, że już zaczynają się rezerwacje. Te rezerwacje w ogóle bardzo ciekawe, bo wygląda na to, że goście zaczynają rezerwować same pokoje, omijając póki co pakiety. Nie wiem, czy w innych obiektach taka tendencja się potwierdza, czy nie, ale faktycznie obserwuję coś takiego, to już jest troszeczkę dygresyjny temat, natomiast też o tym będziemy chcieli porozmawiać, bo na pewno będziemy mieli dużo danych na ten temat. No a tak dodając jeszcze, no to faktycznie tak sobie zdałem sprawę, że my podczas tej konferencji, podczas tego spotkania prawdopodobnie być może będziemy już po wyborach na przykład i tak jak powiedziałeś, zobaczymy w jaki sposób również rząd zacznie się zachowywać właśnie w tym okresie,
czy nie zaczną wracać obostrzenia, bo faktycznie tak jak wczoraj sobie mówiliśmy, ja słyszałem taką wypowiedź jednego z ministrów, który mówił, że być może trzeba będzie cofnąć taśmę, jeśli chodzi o luzowanie tych obostrzeń. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. No i też na pewno z Kamilem o tym porozmawiamy. Więc jeden gość z nadmorza, drugi gość z gór, porozmawiamy sobie o tych zupełnie innych rynkach. Tak, Kamila, jeżeli ktoś nie zna, no to na pewno zachęcam do tego,